Dajcie już spokój tej wersji. Te memy są śmieszne jak wasza wypłata. Jest jak twoja wypłata. Dajcie już spokój temu Gimperowi, jego żarty są tak udane jak pierwszy przeszczep włosów. Ale mój post zlajkował Bataka Królestwo, więc wygrałem, przykro mi Weroniko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Overwatcha, czyli oczywiście w naszej serii, w której komentujemy aktualne w internecie trendy, przeglądamy memy, wydajemy brutalne opinie i osądy, także krew będzie się sypać, miksery będą bite, sowy będą kradzione, Gargamel będzie zaczepiany, a Paweł Kukiz wyzywany od szmaty. Nie przeze mnie, ale przez ludzi w internecie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Cinema City. 13 sierpnia miał premierę film Free Guy, w którym główną rolę gra Ryan Reynolds w komediowej formie i daje spojrzenie na gry wideo z punktu widzenia nie gracza, a NPC-ów. Brzmi ciekawie? Free Guy to historia przeciętnego urzędnika bankowego, Guya, który pewnego dnia odkrywa, że jest bohaterem niezależnym w brutalnej grze wideo. W wirtualnym świecie, gdzie brakuje tych dobrych, a NPC są wyłącznie mięsem armatnym dla graczy, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, by ocalić swoich przyjaciół i miasto. W filmie nie zabraknie niespodzianek dla fanów świata gier, bowiem obok aktorów Ryana Reynoldsa czy Jodie Corner zobaczymy znanych i lubianych światowych streamerów Ninja, Laserbeama czy Pokimane. Film do obejrzenia w repertuarze Cinema City od 13 sierpnia, a najlepiej oczywiście ogląda się w IMAX. Format ten daje możliwość dosłownie wejść w akcję filmu i stać się uczestnikiem toczącej się gry. Dlaczego warto pójść do kina na ten film? Jest to pierwszy film Disneya od czasów pandemii, którego premiera odbyła się w kinie, a nie na platformie Disney+, która nie jest w Polsce dostępna bez VPN-a. Co więcej, do wygrania będą nagrody na facebookowym profilu Cinema City w związku z premierą filmu. Zatem wbijajcie na ich profil na Facebooku, link w opisie, a najlepiej sobie go polubcie, żeby na pewno nie przegapić konkursu. Gorąco zapraszam na film Free Guy do Cinema City, a my tymczasem zaczynajmy! Zbieramy 2 miliony dla Tomasza. Tak nazywa się nowa grupa facebookowa, którą założyliśmy w zeszłym tygodniu i na którą już udało się przyjąć około 75 tysięcy osób. Wiem, że jeszcze sporo osób czeka, staramy się dodawać na bieżąco, ale niestety Facebook nie pozwala wpuścić wszystkich naraz i te algorytmy muszą to chwilę przemielić. Jeżeli ty jeszcze nie dołączyłeś do grupki, to wbijaj sobie na link w opisie albo wyszukaj sobie na Facebooku Zbieramy 2 miliony dla Tomasza. Gorąco zapraszam, bo grupa wystartowała i memy są naprawdę dobre. A my sobie zaraz wszystko przejrzymy. Przyznać się do kradzieży i okazać skruchę, rżnąć głupo, udając niewinną, zasugerował Kacper i dostał 7 tysięcy reakcji. Jest to swoją drogą pierwszy mem na nowej grupie, także Kacper, gratulacje, brawo dla ciebie. Tymczasem Zuckerberg, nie mający pojęcia o powrocie sympatyków na Facebooka. Korzystajmy póki możemy, słuchajcie, grupa jeszcze stoi, także na razie nie jest źle. Kiedy od początku wiedzieli, że Discord nie ma przyszłości i że prędzej czy później wrócimy na Facebooka, nazywali mnie szaleńcem. Podoba mi się, że są oba znaki wodne na tym memie, jakby on był już wcześniej przygotowany. Co oznacza 300 w 30? Zapytał Remig już w komentarzu, zobaczmy co mu odpisali. Pytam się, ale jakieś masterheady dają haha zamiast odpowiedzieć, bo wy to wiedzieliście zawsze. O, musisz uzyskać 300 reakcji w 30 minut, bo inaczej bana wyrwiesz. I tutaj, proszę bardzo, pomocny Fabian bardzo ładnie napisał, a masterheady co dają haha, bardzo dobrze, bo się pośmialiśmy wszyscy, chociaż. Mózg wersow, ale heca nie ma mnie. Z czego jest w ogóle ten screen? Bo ja go kojarzę, że to lata, ale heca nie ma mnie. Król Julian? Dlaczego nie ma tego fragmentu? Nigdzie, dobra, nie wiem. Możecie napisać w komentarzach. Wersow, gdy dowiedziała się, że kradzież to przestępstwo. O, dziwna blizna. Tak jest, słuchajcie, najlepszy znak wodny. Radku Kotarski, pamiętamy. Co znaczy te trzy kreseczki? Jedna kreska i... bo ona jest bardzo często na memach. Jest jakaś blizna? Na grupce Gimpera gówno jak zwykle. Na mordzie Huberta. Nie mogę, mam sponsora na odcinku. Dobra, przykro mi. Nie szkodzi, po prostu cię stąd wypierdę. Dziękuję. I am not bacon, an experiment, an ornament, clothing, a sport, medicine, entertainment, nuggets, prawnik. Powinno być lawyer, po angielsku byłoby trochę lepiej. Ciekawe, gdzie teraz nagrasz odcinek. To fajnie się bardzo, 17 tysięcy reakcji w ogóle zebrało. Mem tygodnia ludzie piszą w komentarzach. Order bloku złota, bo twój mem to złoto. Boże, pamiętacie ordery, jak jeszcze były na grupie? O, jest kolejny order. Order łopatki, bo tym memem rozśmieszyłeś mnie na łopatki? Rozłożyłeś chyba. Co za głupi order. Dzień 213, oni dalej nic nie podejrzewają. I tutaj widzimy wersow wklejona chytrą babę z Radomia. No takie o. Francuski artysta tworzy logo wersow. Nasze logo. Ej, a widzieliście, że wersow poblurowała logotyp na starych filmach? Ale patrzcie. Dlaczego blurujesz? Przecież Sylwek wrzucił do siebie nawet. I to jest, no to jest taki blur, który można wrzucić edytorem YouTube, nie? Każdy twórca może sobie jakiś tam fragment filmu zablurować. Co ciekawe, Sylwester twierdzi, że te stare filmy, gdzie Weronika używała loga Sowy, to miał pobrane i zabezpieczone notarialnie. Weronika w tej całej przezorności myśli,
że nikt, kurwa, nic nie zabezpieczy. No więc generalnie grubo, nie? Z jednej strony mega szanuję, z drugiej strony zastanawiam się, jaką trzeba mieć przekminę na bani, że jak chcesz zrobić film o Weronice i punktujesz jej jakieś rzeczy, to przekminiasz 58 scenariuszy do przodu i idziesz do notariusza zabezpieczyć jej stare filmy. W ogóle wow, nie? Jedno jest pewne, w najbliższym czasie w internecie nudzić się nie będziemy. Połącz twórcę z rzeczą, o której nie ma pojęcia. To taki głupi mem strasznie. Zasubskrybujcie mój kanał, poproszę ładnie. W tym momencie, teraz. Dziękuję. I tak nie działa, mam 90% oglądających subskrypcji. Muszę jakoś dotrzeć do nowego widza. TikToka może założę. Już mam, za późno. Jak jeszcze sobie nie followujesz, to możesz wbijać. Wersów obierająca życiowy kierunek. Prosto, prawo. Ej, to jest strasznie fajnie przekminiony mem. I nie rozumiem, dlaczego ma aż tak mało reakcji. To tak ładnie wymyślone. Podoba mi się dwuznaczność. Order kury w sumie, bo kurka w sumie fajny post. A, że jest kura w sumie. Wow. Ale, ordery są super. Order łysego z Brazers za przeruchany mem. Ej, to jest dobry order akurat. I to trochę prawda, że Wersow już tak, no drugi tydzień już jest wałkowana, nie? Że dużo tego. Prawo i sprawiedliwość. To ładnie zrobione. Wardęga na overka. Wardęga na overka, Wardęga na overka. Ja nie wiem, czy Sylwek chciałby wpaść poprowadzić. On chyba w ogóle mało chodzi na takie gościnne wypady, nie? Wiem, że u Unboxala bardzo mocno proponowali Sylwka, żeby wpadł na wywiad. I chyba Sylwester odmówił Unboxalowi. W każdym razie nie ma z nim odcinka, nie? VIP brosów też go nie było, nie wiem czy go zapraszali. To Sylwestrze Wardęgo, jakbyś chciał, to ja gorąco zapraszam. Albo mam jeszcze jedną propozycję. Ja sobie prowadziłem kiedyś Lekko Nie Będzie. To był talk show, do którego przychodzili youtuberzy i była taka część bardziej rozrywkowa, gdzie ludzie, którzy przychodzili, byli poddawani różnym wyzwaniom. Ale była też część poważna, która się nazywała Otwarte Karty. No i to były takie bardzo konkretne rozmowy z gościem, gdzie osoba, która do mnie przychodziła, wypytywałem po prostu o różne tematy w formie takiej małej gry. Półtorej roku temu przestałem robić LNB, bo na tamten moment wypaliła się formuła. Ale powiem wam szczerze, że od jakiegoś czasu myślę sobie nad powrotem, szczególnie tej formy wywiadowej, jeżeli chodzi o rozmowy. Sylwek kiedyś do Lekko Nie Będzie wpadł i nagraliśmy bardzo fajny odcinek. Także z tego miejsca bardzo serdecznie cię, Sylwestrze, zapraszam na rewizytę. Myślę, że jeżeli myślę o powrocie tego formatu, to byłbyś zajebistym pierwszym gościem. Jest mega dużo tematów, o których moglibyśmy pogadać i myślę, że widzowie zajebiście by coś takiego docenili. Czekam na odpowiedź. Up to you. Nie kradnie się cudzego loga. Nie kradnie się nie wiedziałem, że to karalne. Bardzo ładny memik. Odkąd powstała ta grupa, to te memy jakieś lepsze się zrobiły. Napisał Patryk i ja się zgadzam, są niezłe naprawdę. Wardęga na overka, 70 lajków prawie, no wszędzie jest ten hashtag, słuchajcie. Wersow na overka, o i to też jest bardzo dobra propozycja. Nie wiem też, czy Weronika chciałaby wpaść, obejrzeć memy o sobie, ale na przykład Weronika do otwartych kart, do Lekko Nie Będzie, to też byłby dobry pomysł. Muszę się chyba sprężyć z pracami, żeby to jakoś wrócić z tym w miarę sprawnie. Jakbyście chcieli, to dawajcie znać w komentarzu. I możecie też napisać, kogo byście potencjalnie zobaczyli w takiej serii. Ja pierd... się nie da czytać komentarzy. Wardęga na overka, Wardęga na overka, Wersow na overka. Albo zrobić confrontation! Ale to wiecie, to Sylwek mi tego nie odda, bo on chce Weronikę do psiakobusu. Specjalnie logo kombinuje, żeby kupić od tego typa z Francji, żeby no przyszła Weronika do niego i jeszcze jakieś haki na nią ponoć ma, więc... Wywiad Wersow kontra Wardęga, no to raczej w psiakobusie by się musiał odbyć, nie? Więc to by było ciężkie. Gimper otwiera nową grupę. Zbanowani sympatycy Łysego, zbanowani członkowie Discorda, zbanowani hajsownicy Gimpera, zbanowani odrodzeni hajsownicy Gimpera. Tymczasem ci, co nigdy nie zostali zbanowani od początku wszystkich grup. Wystarczy być dobrym użytkownikiem internetu i chillera. Ale komentarze w ogóle. Grupa na Facebooku ledwo ruszyła, już są dużo lepsze prace. 490 lajków w ogóle, wow. No ja się zgadzam, słuchajcie, jest naprawdę lepiej. Kup licencję przez internet. Jak kupić? Czemu Winrara usunąłeś? To i tak byłoby śmieszne. Elo, świry, mały update. Overka nagrywałem w czwartek rano i jeszcze wtedy nie było ogłoszone, że Sylwek będzie się bił z Wojtkiem z VIP Bros na najbliższym fejmie, a teraz już jest. Więc myślę, że fajnie, jakby Sylwek przyjął zaproszenie do Lekko Nie Będzie, to tym bardziej byłoby o czym porozmawiać. Szczególnie, że dookoła walki zaczyna już narastać taki mały konflikt, bo Wojtek nagrywał z ekipą Freeza, kiedy Wersow była na wywiadzie u niego, to dosyć mocno krytykowała Sylwestra, a Wojtek przytakiwał. Co uważacie na przykład o Wardędze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła być taką osobą. Sylwester zwrócił na to uwagę. No ja pierdolę. No i Tromba w komentarzu pod ogłoszeniem walki z Wardęgą napisał: walisz go na dziurę, Wojtuś. Także myślę, słuchajcie, że niedzielna konferencja Fame MMA będzie bardzo ciekawa. Co o tym myślą komentujący na grupce? Myślę, że zamiast się bić, będzie chciał wyciągnąć jeszcze jakieś informacje o Wersow. Bardzo ciekawa walka, ale pod względem show, pod względem sportowym poziom będzie dosłownie zerowy, więc ja mimo wszystko Sylwka bym nadal widział jako kanał komentarzy, bo mu dobrze to wychodzi. Walka bardzo fajna, szczególnie patrząc na ostatnie kontrowersje wokół ekipy, a jak wiadomo, VIP brosi się z nimi przyjaźnią i to u nich Wersow mówiła, jak ta Wardęga nie niszczy internetu, jednak dla Sylwka, patrząc na jego pozycję, ta walka jest już wygrana na start i nawet jak przegra, to nie zmieni zbyt
zbytnio jego wizerunku szeryfa internetu. Mi się wydaje, że powinien walczyć z Verso. Myślę, że potężny wiking skorzysta z sytuacji i znajdzie Verso na widowni, żeby jej naklepać. Sylwester Vardenga po walce. Oj, oj. To jest chyba jedno z najbardziej niekorzystnych zdjęć jego, niestety. Moim zdaniem walkę wygra Vardenga, chociaż myślę, że też i Wojtek może być zaskoczeniem. Niech obydwaj zawodnicy pamiętają, żeby napili się bleka przed walką, bo to poprawi ich kondycję. Vardenga bierze się po kolei za ludzi z roastu Freeza. Boli dupa, że go nie zaprosili. Gimpur, miej się na baczności. Mam nadzieję, że Vardenga wyjdzie z sową na plecach. W sumie logotyp kupił, także jak Sylwek wyjdzie z logiem sowy na czole, to dla mnie wygrał. Vardenga powinien zawalczyć z kimś z ekipy Freeza. Muszę przyznać, że po raz pierwszy od Fame 4 mam ochotę obejrzeć całą galę. Walczyć będą po prostu osoby, które znaczna większość zna, a z reguły na poprzednich galach ciekawiły mnie maksymalnie 2-3 walki. Fame idzie wreszcie w stronę, która powinna być obierana od samego początku. A co wy uważacie? Dawajcie znać w komentarzach i na grupce, a my lecimy dalej. Debil, najtrafniejsze Sobel. O nie, to straszne. No ja wiem, no chłop tam nawyzywał znowu byłą, którą jeszcze zdradził, tak? Chyba coś takiego, no tak. No słabo, no nie ma ziomek najlepszego streaka. Polecam wpisać w YouTube zjeb i wyjdzie Dawid Czech. Co? Naprawdę? O, nieprawda, ale okłamane, beka. Oskarżony jest niewinny, ponieważ nie wiedział, że strzelając do kogoś może go zabić. O, jest najlepszy energetyk nawet. Thief of the year, time. O nie, inspiracja czy kradzież, wersja w oprawie autorskim. Śmieszne jak twoja wypłata, czyli mini Mike opowiada kawałek. Co trzeba mieć na bani, żeby powiedzieć coś takiego? Michael. Śmieszne jak twoja wypłata. Dużo takich komentatorów na Twitterze teraz bawi się w wieszczenie, że koniec ekipy, upadek, podkopane fundamenty. Szczerze, moim zdaniem oni są już na takim poziomie rozpoznawalności i ten pociąg, który jedzie, jest tak rozpędzony, że to nie jest coś, co można tak o zatrzymać, nie? To znaczy skala rzeczy, która musiałaby się wydarzyć, żeby ekipa faktycznie tak, no nie wiem, utraciła kontrakty reklamowe, spadły im wyświetlenia, zaczęli dostawać mega dużo hejtu. Nie wiem, musiałaby wyjść jakaś afera pedofilska, nie? Że tam coś się działo w ogóle i to tak jakieś grube akcje strasznie. Albo musieliby jakoś regularnie przez naprawdę bardzo długi czas zacząć strasznie źle zachowywać się na filmach, nie? Względem widzów, innych twórców, ale to też chyba nie są tacy ludzie, mam wrażenie, nie? I raczej wiedzą, co robią. Koncert zajebisty na przykład też zrobili. Nie wiem, czy widzieliście, odbył się koncert ekipy. Tak to robi ekipa. I większość osób ocenia go naprawdę nieźle. Boxdel tylko powiedział, że miał problem z parkingiem. Pierwszy problem, jaki pojawił się, jeżeli chodzi o koncert ekipy, to oczywiście miejsce parkingowe Ulfi. A Nitro zarejestrował na kamerze bardzo dziwne zdarzenie. Verso w skraju spierdala, Vardenga łapią. Natomiast sama widownia wydawała się zadowolona. I moim zdaniem jako show naprawdę dowieźli robotę. To znaczy mieli wszystko bardzo fajnie zaplanowane. Przebierali się w ogóle między kawałkami, że byli w różnych stylizacjach. Były jakieś efekty pirotechniczne, jakiś dym, tam serpentyny wystrzeliwywały. Ognie strzelały. Generalnie dużo się działo, mieli fajną interakcję z publicznością. Część osób obecnych na koncercie narzekała, że brzmieli czasami jak z playbacku, dlatego że mieli bardzo głośny back vocal. Bardzo często jak artyści grają koncerty, to oprócz podkładu muzycznego puszczają cichą wersję swojego wokalu, tak żeby to, co nawijają do mikrofonu albo śpiewają, pokrywało się z tym tylnym wokalem i to się nakłada na siebie i daje w sumie bardzo ładny efekt. Plus jeżeli artysta na przykład potrzebuje wziąć oddech albo napić się wody, to wokal leci cały czas w tle. Nie jest tak, że zostaje sam podkład na chwilę, nie? No więc u ekipy te back wokale były mega głośno. Także niektórzy ponoć jak śpiewali do mikrofonów, to brzmieli jak z playbacku. Ale pamiętajmy, że oni zawodowo nie zajmują się robieniem muzyki. Jest to dla nich jakaś tam dodatkowa zajawka, więc pewnie ciężko od nich oczekiwać. Nie wiadomo jakiego poziomu, jeżeli chodzi o pracę głosem na scenie, szczególnie, że to pierwszy ich koncert. Ja na przykład jak grałem swoje koncerty parę lat temu, to nie używałem back wokali. I z jednej strony był to fajny experience dla ludzi, bo mogli posłuchać tego, jak naprawdę brzmi to na żywo. Plus jak chciałem sobie na przykład zmienić w locie tekst, coś zafreestylować, coś gdzieś dodać od siebie, to mogłem to bardzo łatwo zrobić i nie gryzło się to z back wokalami. Więc myślę, że ekipa generalnie bardzo dobra decyzja i koncert na tyle fajnym poziomie, że chyba zrekompensowali ludziom cenę boksów z tymi gadżetami z AliExpressu, które była duża afera. Trochę szkoda, że mieli tak głośno podkład, nie było przez to prawie w ogóle ich słychać. Koncert git, publika do p***y totalnie. Koncert jak koncert, każdy pisze, że słaby, że playback, ale myślę, że ekipa miała na celu zrobienie show, a nie ciągle śpiewanie na surowo i tyle. Panom się to podobało, oni sami po prostu za mocno puścili muzę lub za cicho mikrofon. Mieli. Publika niestety w telefonach, ale tak to myślę, że fajnie to zrobili. To był pierwszy koncert, więc ja się nie spodziewałem śpiewania z cichym podkładem. Myślę, że Verso dalej nie zapłaciła za zajebane. Okej. Okay. To jedno dziecko, które zobaczyło cycki? Co? O, jest jakiś szocik. Ale masz cycki, o kurde, jakieś dziecko? O nie. Oh, oh.
Czy ekran jest już wystarczająco zamrożony? Gorsze niż moje dowcipy, nie? Wszyscy mieliśmy kiedyś 11 lat, no co możemy powiedzieć? To zawsze śmieszne. Tak czasami jest, że ma się młodych fanów i robią głupie rzeczy. Na przykład twój fan mówi do innego youtubera: Gimper sraka cię robiła. Gimper sraka cię robiła. Jala Steamu Multiego tylko ogląda, bo on jest najlepszy. Ale słuchajcie, żeby nie było, że tylko pokazuję przykłady innych, to mi też się zdarzyło. Kim jesteś? Hejsownikiem! Kto jest najlepszy? Gimper! Kto jest najgorszy? Rezin! Odmaszerować, hajsowniku! Nie wiem, co mam powiedzieć, no tak było. To było jak z Rezin robiliśmy wojnę w Agario. No i niektórzy bardzo wzięli do serca sobie. Jeszcze do koncertu ekipy. Trochę się znam na muzyce, widać było, jak lecą z playbacku. Niestety takie są dzisiejsze relacje, realia, nic się z tym nie zrobi. Mogli chociaż udawać, że potrafią trzymać mikrofon, bo to wyszło wszystko na nagraniach z bliska. Ktoś tam też zapomniał, że to jest jego wersja. Mikrofonem machał w stronę widowni, a w tle jego głos śpiewał. No słabo. Mają porządne zaplecze z ludźmi z doświadczeniem, Brock, Leo, Donatan. Szkoda, że oni im trochę nie podpowiedzieli. Najważniejsze było show. Szkoda, że tłum nie podchwycił Wardęga, jak Nitro zaczął krzyczeć. To mogłoby być trochę niezręczne. Ekipa ma dramę, internet. Where Gargamel? No, Gargamel siedzi cichutko. Ja widziałem, że Wardęga go tam shoutoutuje cały czas, że no co tam mordeczko, czemu nie chcesz w ekipę strzelać? Elo, elo. Gargamel nie nagra nic na ekipę. W jego ostatnim filmie nie wspomniał trąby, który 100 razy tankował na tej samej stacji za 26 groszy, reklamował Roast Freeza. No, jest to trudna sytuacja, nie? Ale jak znam Kubę, to sobie tak dobrze przemyśli temat, poczeka, aż Wardęga zrobi jakiś błąd i za parę miesięcy czymś strzeli. Myślę, że nie teraz. Chyba, że nie wiem, chyba, że się mylę. Ale myślę, że jak będzie miał wracać, to poczeka na coś mocnego, nie? Zrozumcie, że Gargamel nie nagrywa już na popularne tematy, bo są popularne jego film oraz efekt rażenia bomby atomowej, który zostawia po wróceniu filmu, nie działa. Gilgameszu woli nagrywać filmy na tematy, które są mniej popularne, bo wtedy wcześniej wspomniany efekt działa i przynosi skutki. Przynajmniej tak przypuszczam. A ja wiem. Znaczy, no wiadomo, no, patrząc na częstotliwość publikacji, tematy, które łapie, no nie jest tak, że strzela we wszystko, nie? Reżysera życia na przykład wyciągnął, a nikt o tym nie gada. No dobra, to jest true. Twój najgorszy dzień w pracy też jest ciekawy pod tym względem, że tutaj nie strzelał w jednego twórcę, tylko bardziej zjawisko, co jest w sumie fajnym kierunkiem, lepszym moim zdaniem. Tak czy siak, Kuba, nie czuj presji, czekamy. I on zniszczy moją karierę. Natomiast pamiętajcie, to, że on był na roście Freeza, to nie jest tak, że powoduje, że teraz nie będzie w stanie powiedzieć nic negatywnego o ekipie do końca życia. Jasne, pewnie trochę głupio by było, gdyby w filmie promującym roast Freeza coś tam pocisnął na trąbę, tak full na serio. Ale to nie jest tak, że umowa tego zabrania, nie? W sensie, też byłem uczestnikiem roastu Freeza. I żadna umowa nie zakazuje mi też powiedzieć, że, no nie wiem, odwaliła manianę z tym logiem, nie? I spieprzyła temat przeprosin, bo dała jeszcze więcej paliwa tak naprawdę do tego wszystkiego, co się dzieje. Więc jeżeli Gargamel siedzi cicho, to raczej nie dlatego, że był na roście Freeza. A jak było, to pewnie się dowiemy, jak w końcu wrzuci film. Kiedy Gimper zakłada nową grupę na Facebooku, a ty nie dajesz nawet reakcji, bo boisz się o bana. O nie. Dlatego dajesz reakcje tylko pod postami, które mają po 5 koła, minimum outstanding move. No to jest jakaś strategia, ale już nie ma tego pluginu do banowania za reakcje, no. Chyba, że ktoś by wstawiał jakiegoś tam, nie wiem, takie przeróbki, no hardkorowe, nie? No to wtedy można wyłapywać lajkujących, ale tak ogólnie, no to raczej nie. Meme Health, siła i moc, czyli Gimper doradza preparaty do włosów. To ja. Przepis na 2 miliony subów oraz 6 opak. Malik opowiada o Hailik. Top 10 stron z grafikami do podjebania. Poleca Verso. Young Leosia, jej nowy kawałek. Jaki las jest spoko. Wardęga radzi, gdzie nagrywać. To nawet śmieszne. Gimper przeniósł się z Discorda na Facebooka i od razu zaruchał. To gówno wytwarza jakąś magiczną barierę na laski. Całe szczęście, że przestałem prowadzić Discorda. Mówi 25-letni Tomasz Andrzej Działowy. Cieszę się, że zostałem odmłodzony w komentarzu. O 2 lata. To miłe. To bardzo ładna praca. Grand Theft Auto YouTube Edition. Patrzcie, jest Disunio chyba. Paris. W sensie, jak widzicie to zdjęcie, to da się je usłyszeć, nie? To są Masno, chyba, tak? Sylwek, ekipa, Karolek. Karolek przeprosił w ogóle, nie wiem, czy widzieliście. Ja nie widziałem, w sensie nie oglądałem filmu, ale widziałem, że wrzucił. I przepraszam za film swój o tolerancji sprzed 5 lat. Niby z jednej strony można powiedzieć, że wiecie, lepiej późno niż wcale. Z drugiej, jak kanał szedł sobie spoko i tam Karolek miał po 500 000 wyświetleń w górę na filmie, no to w sumie nic o tym nie powiedział, chyba nawet się nie odniósł w ogóle do tego. Teraz jak tam ma taki troszkę słabszy okres, to jak teraz wraca do tamtego starego tematu, to trochę wygląda po prostu, jakby chciał zwrócić na siebie uwagę, że hej, jestem tu, coś tam dalej robię. Więc no tak dziwna decyzja. Jest tu Nitro jeszcze, włodarze, nie są włodarze, jest Wojtek z bonusem i ja jestem. Grand Theft Auto YouTube Edition, bardzo ładne. Symbole matematyczne liczb stałych. Pi, stała liczba pi, 3141, stała liczba e, 27, stała braku prostu subskrypcji. No to ja, no co se mogę zrobić, 1,92. Bardzo śmieszne. Gimper patrzący na ilość subów, która przybędzie mu przez resztę roku. Mam nadzieję, że to oznacza liczbę subskrybentów z 6 zerami. To byłaby miła niespodzianka. Chcesz pomóc, byku? Zasubskrybuj kanał.
I tak wiemy, że to nic nie zmieni. Jeszcze na przełomie roku żyło, nie? Tutaj po 10 koła miesięcznie, to było git. Tu październik, listopad była beka, tam wcześniej jeszcze żyło, tu w ogóle był dobry okres. Marzec, kwiecień, maj 2020, nie wiem co wtedy było. No ale coś się fajnego musiało wydarzyć, nie? Bo dobry przyrost. A od maja jest beka, zesrało się i nie chcę wstać, bardzo mi przykro. Może Sylwek przyjmie to zaproszenie, to coś tam wiecie, drgnie cokolwiek. Każdy śmieje się z wersą, bo ukradła logo. Gimper, który zarabiał na oglądaniu memu z przerobionym logiem Discorda. Ciekawy mem. Pora odejść. Czy byłem dobrym piłkarzem? Nie, byłeś najlepszy. Ja jestem strasznym ignorantem, to jest jakby tak strasznie poza mną. Znaczy jakby wiem, kim jest Messi, jakby wiem, że jest Barca i tam w ogóle super klub najlepszy na świecie. I że fani Barcy i Realu Madryt się zawsze wyzywają i to tyle wiem, nie? Jestem tak niepiłkowy. Oglądam polską reprezentację raz na... Nawet nie wiem, co ile lat jest Euro. Chciałem powiedzieć, co ile lat ich oglądam na Euro. Nawet nie wiem, kiedy ich oglądam. Jak grają, to widzę, że są, no. I deale robię wtedy, bo z Euro i dużo kampanii jest reklamowych. O, to jest moja wiedza o piłce nożnej. Messi w Barcelonie, ale Heca nie ma mnie. I dalej nie wiem, z czego to. Discord Gimpera, grupa na Facebooku. Tu jest, proszę bardzo, to jest przempramszam. 51 śmny, to jest śmieszność. 62 wykonanie, 45 beka, chyba. TMP, templatka może być. Zgo, nie wiem, zgodność z wytycznymi, iść, nie wiem w ogóle. Ale ciekawe, ktoś to rozkminił? Jakość, joteście, iść, to jest jakość, zgodność z tematem. No i ostatni newsik, słuchajcie, Popo walczy z mikserem na Fame MMA 11. Już jutro w niedzielę ma się odbyć pierwsza konferencja, także słuchajcie, bądźcie w gotowości i przygotujcie dużo memów i komentujcie żywo na grupie, wszystko co się będzie działo. To w poniedziałek rano może nagramy sobie bonusowego overka z przeglądem tego wszystkiego i sobie skomentujemy to, co się tam wydarzyło. Tymczasem zobaczmy, co na to ludzie w komentarzach. Popo versus mikser na Fame, co o tym myślicie? Zapraszam do dyskusji. Popo takie oro zrobi, że nie będzie co zbierać z miksera, imo. Kto to w ogóle jest, XD? Kto to? Ej, dużo osób strasznie nie kojarzy, nie? To samo było chyba jak Japczano ogłosili w High League'u, że część osób taka, że wiecie, ta Twitchowa widownia taka wuhuu i że kozak, a dużo osób było, nie? Who the fuck is Japczan, nie? No ale to dobrze dla chłopaków z Ksajo Industries, że gdzieś tam wychodzą na szersze wody, żeby się pokazać do dalszej publiczności, nie? Popo rozpierdolił Blendera, a Blender to się chyba poczuł, bo wstawił jakiś przerywnik w relacji z jakąś próbą zaczepki, który w skrócie mówi, kim on kurwa jest, także Team Patus i leci z nim. Jak dla mnie mądry ruch ze strony Ksajo Industries, bo jakby nie patrzeć, i w Federacji Malika mają swojego zawodnika i Fame mają drugiego, a jak informowało Fame, to nie ostatni z ekipy z Ksajo, więc widać, że będzie ciekawie. A daje im to też rozgłos, nie z jednego grona, a z dwóch różnych, jak można w sumie zauważyć. Co do walki ciężko określić, bo obaj fanowie będą mieli swoją pierwszą walkę. Więc tutaj można powiedzieć, że albo Popo, albo mikser zaskoczy nas, chociaż serduszkiem bardziej za tym, że Popo wygra. Bardzo ładny komentarz w ogóle, zgadzam się w 100%. Myślę też, że obie federacje bardzo mądrze zrobiły, że sięgnęły po Twitchową widownię, bo to jest widownia, której jest mimo wszystko sporo, ale przede wszystkim jest ona mega zaangażowana. Także jeżeli jacyś ludzie mają kupować bilety na galę, żeby wspierać swoich twórców, to na pewno są ludzie stamtąd, nie? I fani Ksajo Industries na pewno, myślę, że w dziesiątkach tysięcy sztuk będą zakupować te bilety na obie gale, tak naprawdę. Nie wiem, kim jest Popo, wow, 80 polubień. No ale to tym bardziej pokazuje, że dobrze dla nich, że gdzieś tam wychodzą dalej się pokazać, nie? A kogo wy obstawiacie? Popo czy mikser? Dawajcie znać, oglądajcie konferencję na Fejmie, róbcie memy, a najlepsze sobie przejrzymy, ocenimy, skomentujemy. Dzięki za uwagę, dołączajcie do grupki na Facebooku, subskrybujcie kanał, no i słyszymy się już w następnym odcinku. Elo! A jeszcze ziomek wykupił pozdrowienia z Discorda, złapał się w ostatniej chwili przed zamknięciem. Klan Templatkowiczów, dziękuję serdecznie, pozdrawiam cię cieplutko. Kimkolwiek jesteś i z jakiegokolwiek powodu przyjąłeś taki, a nie inny pseudonim, chyba że to kilka osób na jednym koncie na Discordzie, tak jak czasami pary na Facebooku mają, wiecie, wspólne konto, to wtedy jesteście dziwni, ale pozdrawiam was serdecznie.